Siema mordeczki, Ozdóbka z tej strony. Zacznę jak malczyńscy. Oni zawsze tak głowami ruszają, jak te pieski w samochodach takich, nie? Oni tak zawsze głowami. I nasi politycy też tak robią. Słuchajcie, czekaliście na tą chwilę. Zdradzę wam sekret fej MMA. I teraz zrobimy pauzę, napiję się. Bo mam taką ochotę. A teraz wam coś powiem. Zrobimy taką czary-mary. On mi weszła ta kola. Za mocno mi weszła. Kurde, gadałem i się napiłem. Słuchajcie. Dun 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 dun. Tak, to jestem ten pierdolnięty. A teraz wam coś zdradzę. O Malczyńskim i o Polaku. Adam Polak ma walkę 22, czyli jutro. Wcześniej miał walkę z Malczyńskim. Jeżeli by wam powiedział, że tych dwóch panów przeprowadziło rozmowę na ważeniu typu: wiesz co? Zróbmy tak. Pobijmy się na 30% i ten, kto wygra, ten wygra. Na punkty. 3 rundy. Okej? Okay? Pokażemy, że mamy serce. Czy to przypadkiem by nie zaintrygowało ich fanów? Tak, ja pierdolę głupoty, ale oczekuję od Adriana Polaka i od Dawida Malczyńskiego odpowiedzi, czy to ja kłamię i czy taki film może istnieć z tej rozmowy, bo przypadkiem stałem obok, z Adbusterem rozmawiałem, i czy to kłamstwo, czy prawda? Jak stawiacie? Jeżeli stawiacie, że to prawda, palec do góry. Jeżeli stawiacie, że to nieprawda, palec do góry. A tak poważnie, to wszystko gra, zabawa, ściema, ozdoby. Ale czy to nie byłoby oszustwo fanów? Tak, i to ja jestem ten pierdolnięty. Pozdro! O, kola się odbiła. Cięcie. A tak poważnie, to wszystko gra, zabawa, ściema. Ale film by się przydał, na przykład jakby powiedzieli: nie no, co ty, przecież my się biliśmy naprawdę, to wcale nie było oszustwo. Nie? Pozdrawiam.